Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie. W tym odcinku pokażę Wam prezenty, jakie dostanie Lili pod choinkę. Chciałabym już je zapakować i postawić pod choinką, dlatego musiałam się szybciutko streścić i nagrać filmik. Lili akurat jest na dole, więc mogę je tutaj szybciutko Wam pokazać i nie będzie mi tutaj zaglądać, co jest i otwierać, bo oczywiście największa frajda to jest otwieranie prezentów, więc ja je dzisiaj będę pakować, a przed zapakowaniem chciałam Wam pokazać, co Lili dostanie od nas, od moich sióstr, od babci. Jeszcze tych wszystkich prezentów tak naprawdę nie mamy, ale już większość jest, więc pokażę Wam, co dostanie. Pierwszą rzeczą, jaką Lili dostanie, są to takie puzzle drewniane, bardzo fajne. Niby jest napisane, że od 3 lat plus, ale Lili już jest taka cwana, że ona już wie, o co kaman z tymi rzeczami i wie, jak układać. Słuchajcie, ma inne literki, ma inne puzzle i też wie, o co chodzi, ale te drewniane są naprawdę mega fajne. Nie będę tego otwierać, bo to jest zataśmowane i jak dostanę już je pod choinką po świętach, już je rozpakujemy, to powiem Wam, czy naprawdę opłaca się takie puzzle zakupić dla dziecka. Tutaj są jak jakaś farma, są alfabet, literki i cyferki. Jest ich tutaj napisane 26 części, także takie puzzle dostanie. Kolejną rzeczą, jaką dostanie Lili, jest to bobas. Lili zaczęła się bawić lalkami i przytulać i utulać je do snu, więc takiego bobasa, którego będzie karmić. I tutaj jest śliniaczek. Mam nadzieję, że taka zabawka będzie naprawdę super. Tym bardziej, jak wiecie, jestem w ciąży i po urodzeniu dziecka Lili będzie się przyglądać. Także fajnie, jak będzie miała swojego bobasa i Del będzie zajmować się tak jak ja dzidzią malutką. Także taki bobasek to jest druga zabawka, jaką Lili dostanie. Kolejną rzecz to są klocki. To są zwykłe takie klocki plastikowe. Bardzo lubili się bawić klockami różnego rodzaju, czy to są drewniane, czy to plastikowe, a takich klocków jeszcze nie ma. Bawiła się u znajomych, także widziałam, że jej się bardzo spodobały, układała sobie jakieś tam wieżyczki swoje, różne inne rzeczy, zamki, nie zamki. Także klocki w takim opakowaniu dostanie. Kolejną rzeczą jest to kuchnia. Kuchnia, jaką, taką wielką pakę mam tu, kuchnia, jaką Lili dostanie. Bardzo podoba jej się, jak ja gotuję, jak tatuś gotuje, jak coś robimy, dajemy jej kaczki, dajemy jej drewniane łyżki, żeby sobie też gotowała, a teraz robimy jej kącik i będzie ona mogła sobie sama gotować. Zauważyłam bardzo, lubi, gdy odkurzam, łapie za odkurzacz i chce odkurzać też, także też się zastanawiam, czy odkurzacz nie będzie dobrym zakupem dla niej, ale myślę, że na razie już ma tyle zabawek i dostanie tyle prezentów, że nie ma co jej tak rozpieszczać. Będzie na pewno jakaś niejedna jeszcze okazja i dostanie prezenty. Zresztą nie wiem, gdzie to składować w domu, bo to zajmuje jednak trochę miejsca, więc taką kuchnię dostanie i utworzymy jej kącik kuchenny. Pewnie gdzieś w kuchni, nie wiem, albo w salonie może jakoś to rozłożymy. Taka kuchnia. A tak to wygląda. Nie wiem, czy widzicie. To jest mega wielkie pudło. No i będziemy się bawić. Będzie moją małą kuchareczką. Dotarł jeszcze jeden prezent dla Lili. Jest to kolorowa magnetyczna tablica. Za pomocą magnetycznego długopisu, który jak widzicie jest po prawej stronie, piszemy, malujemy. Również za pomocą pieczątek, które są po lewej stronie, możemy robić różne wzorki. Jeżeli chcemy wyczyścić, przesuwamy jedynie suwakiem na dole i zaczynamy nowy projekt. Myślę, że to będzie super, super zabawa dla Lili. Sama będę z nią tutaj malować i pisać różne rzeczy. Niedługo pojawi się filmik, słuchajcie, odnośnie zabawek dotychczas, jakimi bawiła się Lili i zobaczycie w nim, na czym zaczęła pisać swoje esy, floresy Lili. Coś podobnego, coś w tym stylu, ale również bardzo fajne dla początkujących dzieci, żeby nie było bałaganu. Także zachęcam Was serdecznie również do obejrzenia tego filmiku, który okaże się wkrótce. Mam nadzieję, że prezenty Lili Wam się podobają. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, co Wy kupujecie dzieciakom w wieku tak 1,5 roku, 2 latek. Ciekawa jestem i będę wiedziała, co w przyszłości kupować mam Lili, bo naprawdę to jest takie dla mnie
dość ciężki wybór, bo nie wiem, czy to jej się spodoba, czy jej się nie spodoba, bo szkoda kupić coś, co ona rzuci w kąt i nie będzie się chciała tym bawić. Ze swojego doświadczenia dajcie mi proszę znać, co kupujecie waszym dzieciom. Wiek przejściowy, 1,5 roku, 2 latka, nawet powyżej 2 lat również możecie pisać. Także kochani, pozdrawiam serdecznie i życzę wam zdrowych, wesołych świąt. Trzymajcie się cieplutko. Pa!